Wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie otworzyliśmy właśnie kierunek studiów podyplomowych zarządzania w zamówieniach publicznych. Materiał, który właśnie oglądasz, jest częścią przygotowanej całości, która będzie czekała z pierwszym dniem studiów na słuchaczy. Wszystkie informacje zawarliśmy w opisie. Sponsorem odcinka jest Open Nexus lider elektronizacji. I tam w drugiej części e, oceny potrzeb dla zaawansowanych. Dzielimy to na części, żebyście też mogli wrócić do tego, żebyście nie zawsze jest ten czas, nie zawsze ten energia, żeby, żeby cały sobie odsłuchać. W tej ostatniej części powiemy o tej. Mamy plan postępowań. Wrócimy do tego planu postępowań. Pokażę Wam teraz e, na ekranie. Nie ja, bardziej Piotr. E, Maciesz Kralicza ponownie. I teraz. Chciałem powiedzieć, że mamy te zakupy, oczywiście, o których powiedzieliśmy, produkty typu usługi dźwignie, produkty usługi strategiczne, standardowe i wąskie kartła, widzicie. Przypomnę, że osią Y na tym wykresie jest wpływ na wynik finansowej jednostki, czyli na górze te zakupy A, które no, jest ich niewiele, około 20% ilościowa stanowią 80% obrotu, po środku ta grupa B, która może być zaklasyfikowana również do góry, ale i... I do dołu to są te zamówienia, ten postępowania z planu, które stanowią tylko 30% ilościowo, ale 15% wartościowo. No i tak duża grupa postępowań, liczna 50%, połowa naszych postępowań a raptem tylko 5% około właśnie szacowanej ceny zakupu. I w tym momencie dochodzimy do, do konkluzji, oczywiście, takich, że. W zakupach typu dźwignie to cena jest najważniejsza. W strategicznych to relacje z wykonawcą, w wąskich gardłach to dostępność i oczywiście standardowych to czas. I to było w tej poprzedniej części, chciałem jakby podsumować, żebyście mieli też na świeżo jakby wejście w, te, w te, te kwestie strategiczne. I teraz co można zrobić, jak się mądrze zarządza tym. Przykład taki z życia, ja będę mówił przykłady biznesowe, ale będziecie mogli to przełożyć też na, na własne podwórko, gwarantuję wam. E, zakup maszyny CNC. E, znaczy to była mniejsza, nawet tańsza, bo to było ze straty, ale dobrze, zróbmy. E, niech to będzie zakup maszyny CNC, wchodzimy w górę wykresu. Było to znaczący zakup dla, dla firmy, e, i teraz co zrobić, żeby to była usługa? E, żeby to była dźwignia, a nie strategiczna. Jeżeli dobrze zapiszemy potrzeby i zrobimy taką e, nie tylko zakup maszyny, ale zakup maszyny z serwisem, na przykład 5-10-letnim, to nagle się okazuje, że my nie musimy się martwić, że piszemy te koszty i możemy różnych wykonawców wybrać, a nie jedną, bo jak specyfikację zapiszemy, to musimy już konkretną jedną, jednego producenta. jakoś parametrami musimy to opisać i najczęściej zawężamy się. A jak się nie, nawet nie, zawęż, nie zawęzimy i kilku wierzymy, tak już go wybierzemy, to będzie. Monopolistą w zakresie eksploatacji mhm. części do, do maszyny. Nawet jeżeli się nie zawęzimy na etapie e, postępowania, to musimy myśleć dłużej. Przygotowujemy dla tych zakupów dźwignie i, i strategiczne. I na przykład, ja zawsze rekomendowałem zakup takiej maszyny z serwisem, i na przykład tam był SLA. Dostępność maszyny, jaka musi być w ciągu roku, i spadek poniżej tej, to dostawca miał. I dostawca wcześniej wymieniał większość części, żeby spełnić SLA. Mhm. Oczywiście z nas kosztowało. Ale jak wspomnę, ten części eksploatacyjny to niewielki promil w stosunku do utraty przychodów, które, mhm. które, czy, czy nawet te, tego rezonansu w szpitalu, który, który podawaliśmy. Mhm. Tak, jeżeli dwa tygodnie rezonans jest wyłączony, nie, nie generuje nam przychodów, nawet czy z nfz czy nie, czy, czy to jest prywatnie, to nie ma znaczenia, to tak naprawdę tracimy. I nie mamy, so, człowiek, który jest operatorem, to też nie ma przez dwa tygodnie nic robić, mhm. też tak mu płacimy jest. wynagrodzenie. Mhm. W związku z tym e, zamiana na usługę Sprawia, że w ujęciu dziesięcioletnim i rozkładamy sobie ten zakup jeszcze na, bo ten serwis może być płacony później już w latach tam miesięcznych, czy tam kwartalnych, czy rocznych, to zależy, jak sobie tam wynegocjujemy. Z analizy potrzeb na to wyjść, jak jest taktywnie. Czyli tak naprawdę z analizy potrzeb wyjdą nam warianty zaspokojenia potrzeby. Tak, i to tutaj będzie potrzebny jeszcze, będzie, ja nawiążę później do jeszcze jednego wykresu, który przytoczymy. Kiedy, jaki tryb postępowania, jak, jak do tego podejść? Ale na razie jesteśmy na tym etapie strategicznym, do, ta do taktycznego za chwilę zejdę. Więc, jakby możemy, właśnie takimi zapisami przesunąć to ze strategicznego do, do, do dźwigni, dlatego, że nie zaweźmiemy sobie pola manewru, a po zakupie ten zakup nie będzie dla nas Obciążenie. obciążeniem. I nie stanie się na przykład wąskim gardłem, już serwis tej, tej maszyny. I o tym musimy pomyśleć. Tak, która po 10 latach już nie będzie miała części dostępnej. Na przykład. I to takie, takie rzeczy, i z potrzeb, to powinno, to powinno wyjść i te TCO powinny jaki czas sobie założyć. Eee, taki rozsądny. 10 mhm. lat. Tak, cykl życia to... produktu, bo oni wiedzą więc więcej. W laptopie to jest inaczej, eee, w monitorze to jest inaczej, w jakimś sprzęcie pewnie szpitalnym jest zupełnie. Znaczy, mhm. można o to zapytać, eee, tylko i wyłącznie i zobaczyć, jakie, jak, jakie gwarantują maksymalne czasy. Zrobić sobie jakąś średnią i powiedzieć: O, to jest ten, ten przedział czasu, który tam powoduje, że przynajmniej trzech wykonawców widzę mi złoży ofertę. To jest to OK, bo pewnie jeszcze kolejni dołączą. Mhm. I to właśnie tym finną stronę, jakikolwiek właśnie, jeżeli za bardzo zapiszemy sobie platformę, zakupów, bierzemy, że nie, nie, ona jest na dole z kolei teraz. Jeżeli wybierzemy ją SAF, bo jeżeli wybierzemy tak jak ten klient za 2,5 miliona, no to idzie na górę, bo sobie różnymi OPZ-ami i zapisami bez sensu to wybrał, a wystarczy ten zapis godna z prawem zamówień publicznych, i resztę możemy wybrać pod siebie, mhm. bo tutaj powinno być ten czas, efektywność. I tak naprawdę powinni to zamawiający wybrać, powinni to użytkownicy wybrać, żeby wybrać ten do siebie, bo czy wydamy za system 15 tysięcy czy 13,5? Nie ma znaczenia w tym ujęciu. Tym, i mówię trochę abstrakcyjnie, ale da się dopasować te tryby tak, żeby faktycznie one umożliwiły. Wejdziemy jeszcze na ten poziom taktyczny, pomożesz mi, mam nadzieję, do, dopasować do tego tryby. I w tym momencie, właśnie przez zbędne zapisy w OPZ, jak dobrze zrobimy analizę potrzeb, uciekamy w kierunku większej konkurencyjności. Jak sobie zawężamy OPZ, no to uciekamy w drugą stronę. Był taki przykład. On jakiś był smart certyfikowany w kolejnictwie i ten certyfikat miał tylko tam jeden wykonawca, i oni tam kupowali ten zamawiający, u którego, którego prowadziłem szkolenie już jakiś czas temu, to było 8 lat temu. No i się okazało, że zrobił audyt. To ten wykonawca co robił, brał jakiś zwykły, najtańszy SMART i tam sobie tylko naklejał, na, naklejał swoje, swoje logo i brał za to razy 10 czy ileś, bo... Jakiś był certyfikat, który było, trzeba przejść, a nie chciało, nikomu się nie chciało, bo ten zakup był nieistotny, no ale przez to zawęzili sobie nie parametrami, bo to nie miało żadnego wpływu na parametry, tylko jakimś wymogiem certyfikatu, który było, trzeba mieć, żeby dostarczyć ten smardo do firmy w branży kolejowej, co było abs abstrakcyjne i bezsensowne. E, absurdalne, tak. I takimi zapisami oczywiście sprawiamy, że jesteśmy w prawą stronę i wtedy już jak nie, poukładamy tego procesu. A jak zakup maszyny kosztuje X, to naprawdę zadbajmy w tym postępowaniu już o serwis. Absolutnie e, to jest kluczowe i konieczne. Nawet mhm. w aucie powinniśmy dbać, że jak kupujemy auto dla jednostki, co nie wiem, że 5 lat było użytkowane, to kupmy z 5-letnim serwisem. Porównajmy to już jako zakup całościowy. W tym momencie mamy z głowy i tajemnujemy coś do czegoś. I w drugą stronę, właśnie jak dobrze, jako PZ odpowiednio obniżymy loty, nie w sensie, że kupimy coś nieadekwatnego, jakościowego, tylko nie przegniemy, to na przykład dźwigni nam się zrobi nawet standardowy, bo nie będziemy miał dużego wpływu. Ze strategicznego, zrobi się sobie wąskie kardło. pomyślimy co zrobić, żeby był standardowym, więc tu może naprawdę dużo. Jak się wejdzie w tą analizę, analiza Nie mówię, że dla każdego trzeba zakupu, ale na pewno górę wykresu bym zrobił obowiązkowo. A dół niektóre postępowania, które są faktycznie, mogą być później problematyczne na etapie serwisu, mhm. realizacji, warto jest zrobić, że niewiele kosztują, ale jednak mogą dużo zepsuć funkcjonowanie całej jednostki, jeżeli będą niedostępne, będą niedobrze przemyślane od strony, strony mhm. zakupu. I do tego jest ta strategia, żeby to przemyśleć, żeby to sobie poukładać. Ale wiesz, bez świadomości tego, jak, 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 jak to wygląda, jak nam to prezentujesz to w ogóle nie ma absolutnie możliwości zrobić dobrego planu, nie. dobrego postępowania. Tak. Tak, uważam, że to jest element taki konieczny, wspólny. I w tym momencie spełniamy ważny wymóg e, polityki zakupowej państwa. Bo jest to wpisane akurat i dobrze w politykę zakupową mm -hmm. państwa. Jeżeli ktoś się zapoznał z polityką zakupową państwa, że jednostki rządowe, centralne muszą ją spełnić, pozostałe mogą, nie muszą, tak. jest, to, jest to opcja. Ale warto, bo tam są naprawdę fajne rzeczy. Możemy się powołać też dla, jak ktoś znowu przytoczy jakąś jednostkę kontrolującą. Dlaczego tak inaczej? Mhm. Bo w polityce Zakupowej państwa jest. Więc mam podstawę do tego, żeby, żeby zastosować. I to jest bardzo, bardzo fajne. że mhm. trochę więcej o tym powiemy w kompetencji 11. Mam nadzieję, którą nagramy wspólnie. I tam oczywiście do, do tego też nawiążemy. I przechodząc ze strategicznego punktu na na, żeby Was zostawić już na, na koniec, żeby może dać taką burzę mózgów, na poziom taktyczny, to tutaj jest wybór trybu postępowania. Mm -hmm. I pokażemy teraz, jakby ryzyko wyboru dostawcy wykonawcy, częstotliwość zakupu. E, widzicie teraz ten wykres. I o co tu chodzi? Tu chodzi, że w biznesie są trzy główne, e, trzy główne tryby. Ja takie tryby bym zapisał w ustawie, jak osobiście był za nią odpowiedzialny i nie potrzeba więcej. Potrzeba atrybutów, co najwyżej do tych trybów. Atrybuty w postaci negocjacji, innych mhm. rzeczy, to do każdego można dodać. Czy jest zamknięte, czy jest otwarte w sensie, czy, czy, czy jest publiczne, czy, czy to jest procedura zamknięta w tym momencie, to są atrybuty dla mnie. A, a, a to są główne trzy tryby. Mhm. i Pierwsze to jest już omawiane zapytanie o informacje, drugie to jest zapytanie o propozycje, zapytanie o cenę. Zapytanie o informacje, to jest analiza potrzeb, ale to może być też tam te konsultacje rynkowe, czyli czyli właśnie dawny dialog techniczny mhm. i to mieści się w zapytaniu informacji, bo jeżeli informacje nie pytamy, tu zupełnie o cenę. Tak, to nie skupiamy jest... się na tym, co chcemy uzyskać. Mhm. I jeszcze jedną chciałbym, żebyście zauważyli tu. Mamy tutaj ryzyko wyboru dostawcy to zostaje z pozycji strategicznej, z macierzy Kralicza, a zmienia nam się wpływ wyniku, wynik finansowy, bo na poziomie strategicznym analizujemy finanse jednostki. Mhm. A tutaj już na poziomie taktycznym analizujemy częstotliwość zakupów, czyli już ten nasz, jakby ten, ten operacyjny, trochę model, żeby było to łączenie między taktycznym a operacyjnym, bo tu z kolei dla zamawiającego częstotliwość zakupu mieliśmy to zresztą przy, na, w pierwszej lekcji dla, pod, dla podstawowych, jak sobie rozpisywaliśmy, czy dana potrzeba jest cykliczna, czy, mhm. czy nie jest. Jeżeli mamy częstotliwość wysoką, to w tym momencie często znamy się na tym zakupie i nie, nie musimy aż tak często stosować analizy potrzeb. To jest to właśnie odpowiedź na pytanie. Duża częstotliwość zakupu, nie zmienia nam się stosunkowo potrzeba, nie ma sensu zaczynać od analizy potrzeb, tylko możemy o cenę zapytać. Tu możemy klasycznie przetarg po prostu wystawić odpowiedź. Mhm. A Zapytanie o cenę to jest nic innego jak. Możemy rozszerzyć to o inne. Pierwszy, tak, czy nawet inne, oczywiście. Które Cena 100%. Na, na przykład. Albo nawet inne kryteria, bo tu jest zawyżone to do ceny, a tutaj muszą mieć inne, ale wiemy dokładnie, o co chcemy zapytać, Czyli bo częstotliwość jest wysoka i mamy taką zależność. Jak nam rośnie częstotliwość zakupu, to nam ryzyko wyboru dostawcy wykonawcy spada, bo dobrze się znamy na zakupie. Mhm. Dlatego idzie to w górę wykresu i nie musimy, możemy od tego dołu zacząć i przejść wszystkie tryby, zaraz nich powiem, połączę ja, ale nie musimy. I to jest jakby poziom ten taktyczny, to spada nam częstotliwość zakupu, rośnie nam ryzyko wyboru, powinniśmy analizę potrzeb okay. zrobić i to jesteśmy właśnie na tym taktycznym, jak dobrać sobie te tryby. I ostatnia rzecz, to jest takie coś pomiędzy, to jest zapytanie, propozycja. Według mnie ciężko do stosowania w PZP, na pewno w regulaminowych, tak? PZP zaraz mi odpowiesz. To jest taki tryb, w którym tak jak platforma zakupowała chociażby. Tak jak powiedziałem, koszt, częstotliwość zakupu na przykład jest rzadka, bo jak raz coś kupimy, no to nie będziemy platformy co miesiąc kupować. Mhm. raczej. No, są takie jednostki, które tak robiły, ale nie wiem, czy dobrze na tym wyszły. Natomiast raz to kupimy, nie opłaca się nam chodzić w szczegóły, porównywać, analizować, rozkładać na czynniki pierwsze. Mhm. Powinniśmy raczej zadbać o niskie koszty wyjścia w ogóle Macie, że w tych produktach standardowych, tam będziesz zadbać o niskie koszty wyjścia. Mhm. Czyli ja chcę, nie musimy analizować specjalnie bardzo mocno. Tak jak my na przykład daliśmy co 90 dni gwarancji satysfakcji, daliśmy mu 10 letni archiwum, za darmo, nawet jakby rozwiązał umowę. To powoduje, że koszty wyjścia są praktycznie zerowe. Mhm. I, I w tym momencie to zapytanie o propozycje, czyli mówię, jaką mam potrzebę, nie wchodzę w OPZ szczegółowo. Chciałbym, żeby w PZP była taka możliwość, według mnie nie do końca będzie to możliwe i porównuję sobie produkty, oceniam je, mhm. to może to być możliwe, że 90% będzie ocena użytkowników, a 10% cena, na przykład. Mhm. Czyli wagą, wagami, już teraz sobie chyba odpowiadam na pytanie, czyli wagami to możemy zrobić, tak, żeby faktycznie na użytkowników przerzucić, bo tak. Istotność tego zakupu jest niewielka, jesteśmy na, do, na przykład na dole wykresu, nie opłaca nam się u PZP tworzyć, bo nie jesteśmy go w stanie dobrze zrobić, dopasować, albo koszt zrobienia byłby niewspółmierny do zakupu, więc gospodarność niestety też. Zadbajmy o niskie koszty wyjścia. I różne rozwiązania możemy porównywać. A wybierzmy te, które najbardziej jest dopasowane do naszych użytkowników. Najbardziej je lubią, te by chcieli na przykład krótki test, pilotaż. I wchodzimy w jakieś, w jakieś rozwiązanie, nawet jak się pomyliśmy, to zadbaliśmy o niski koszt wyjścia. Za jakiś czas zmienimy sobie na, na inne, bo się nauczymy, bo się dowiemy czegoś więcej. No to po jakimś czasie, jak będziemy niezadowoleni z rozwiązania, zapytamy. To jest tak zwany tryb zapytania o propozycję, że trzech dostawców może złożyć na coś innego ofertę, mhm. nieporównywalnego do końca, tak. a my sobie wybierzemy, wybierzemy z tego, bo, bo, bo OPZ-em bardzo nie będziemy sobie różnić, tylko tą oceną na przykład tych użytkowników, że oni tam ocenią ten mhm. produkt, usługę, przydatność tego do, do naszych rozwiązań. To jest taki tryb. Najtrudniejsze według mnie. No bo tutaj kwestie jakościowe wchodzą w grę. Tak, nie? Więc, bardzo mocno jakościowe. E, tak, bardzo mocno jakościowe. Z jakościowym jest o tyle problem, że trudno je opisać. Tak. Trudno je e, czasami zmierzyć. A generalnie ustawa dąży do mierzenia, tak? Zero-jedynkowego. A i właśnie, ona pokazuje 0,1, że są, a jest coś pomiędzy. jesteś pomiędzy. Jesteś pomiędzy. No. Tutaj pewnie można też, ale też trudno. Czyli. Jesteśmy w tym samym punkcie. Tak. No i dlatego to, jako inspirację potraktowałem, jak ktoś bardzo chce, to będzie, będzie szukał. Nie ma tu gotowych, utartych rozwiązań, ale biznes, no to nie da się bez tego trybu efektywnie też prowadzić zamówień. Jest. Powinniśmy to, no, o gospodarność dbać, żeby faktycznie maksymalnie sprawiać, żeby te zamówienia były efektywne, a nie będą efektywne, jak w przypadku takiego zakupu za bardzo przeanalizujemy, za bardzo wejdziemy. No jest rozwiązanie. Ponad w 2021, ponad tam 43% zamówień kończyło się złożeniem jednej oferty. To jest właśnie to, że zamawiający najczęściej nie ma innego rozwiązania. I to nie jest kwestia jakiejś korupcji, czy czegoś, ja to naprawdę podałem. Oczywiście to też jest, ale... Marginalna, A po prostu dogadujemy się, chcemy coś kupić efektywnie. Nie, Ustawodawca nie przewidział takiego trybu, no to co robimy? Tak OPZ, żeby wybrać to jedno rozwiązanie. Natomiast to jest rozwiązanie trochę na, na skróty, dlatego, że ustawodawca nie przewidział że to po prostu można, że to powinno, że zakupów się nie da do końca subiektywizować w mhm. niektórych przypadkach. Mhm. I, I to jest ważna rzecz i taka myśl na koniec, żeby pokazać, że z poziomu strategicznego można przejść na taktyczne, to sobie dobrać te tryby odpowiednio, mhm. zależy się od tej częstotliwości zakupu i tych ryzyko związane z wykonawcą, ono będzie skorelowane z częstotliwością zakupu, bo im większa częstotliwość, tym to ryzyko nam spada. Tak mhm. bardzo skomplikowany zakup. Ale częstotliwość zakupu jest dużo, to my się nauczymy tego zakupu, i po jakimś czasie te, te, to kupowanie stanie się dla nas już jakby takim normalnym chlebem powszednim. I tutaj jakby jest coś pomiędzy. Chciałem pokazać, że zamówienia nie są zero-jedynkowe, mhm. natomiast najważniejsze co jest, to dużo właśnie OPZ-em, SWZ-em również tymi kryteriami, innymi no, rzeczami. Okay warunkami możemy sobie niestety zawęzić pole manewru i nagle zakupu standardowego. Tak, ale to nam też odpowiada na pytanie, które też nam się pojawiają, jaki tryb wybrać, nie? Bo też z tym mamy problem. Jaki tryb postępowania? Czy może negocjacyjny, czy, 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 czy jednak nie? E, czy otwarty, czy wolna ręka, czy, czy dwójka z możliwością negocjacji? Więc tutaj jakby zakwalifikowanie, e, zakwalifikowanie względem Wykresów, które pokazujesz, no też nam to ułatwia. Tak. I być może jest to przestrzeń do tego, żeby zrobić taką debatę w ramach i w ramach tych kompetencji, mhm. do tego, żeby właśnie zmierzyć się z tym, jakie tryby byłyby najlepsze względem ustawy, odpowiednie. I nałożyć po prostu ustawę. I, i nałożyć usta ustawę. jest to debata, bo nie będzie to zarydynkowe. Mhm. Będzie to, powinno być przedyskutowane przez dwóch, trzech ekspertów, którzy właśnie przedstawią różne punkty widzenia, żeby. Każdy zamawiający mógł wybrać taki najbardziej efektywny, mm -hmm. czyli taki, który najbardziej czuje. dokładnie, dokładnie tak, więc być może pomysł na zobaczymy, czy, 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 czy on się przyjmie, czy nie, i czy wy tego chcecie. Jeżeli. Ale tak, no. na zakończenie chciałam Ci tylko powiedzieć, że jako e, zamawiająca, e, mając tą wiedzę parę lat temu, myślę, że żyłoby mi się łatwiej i przeprowadzało postępowania zdecydowanie łatwiej i miałabym argumenty dla tych, którzy mówili, że się nie da, że się jednak da. Cieszę się, bo ta misja, jest to już wpisana nasza misja, ta misja jest mocno z naszymi wartościami, żeby poprawić tą gospodarność zamówień publicznych. i właśnie to jest co jedna z elementów naszej misji i naprawdę bardzo poważnie to traktujemy i na serio, że uważam, że to biznesowo, nie wszędzie, nie, nie wszędzie ale da się wykorzystać, a ja z kolei wynoszę taką ważną rzecz, że kiedyś zaczynałem od zamówień zakupów biznes w biznesie. Potem jakby przyszliśmy, uczyliśmy się ich od strony zamówień publicznych. Powiem, że jakbym miał wybierać pomiędzy zamówieniami biznesowymi a zamówieniami publicznymi, to wybieram publiczne, bo są transparentne, bo są bardziej przejrzyste, bo są dużo lepsze mimo wszystko niż biznesowe. Naprawdę z perspektywy czasu bo tam jest za duża dowolność i tam jest orka po prostu, mm -hmm. tak w w biznesie. Tutaj mamy pewną jakąś taką standaryzację. E, samy, sami zamawiający dążą do transparentności, która jest zgodna z moimi wartościami, które też wyznaję i ta transparentność gdzieś tam nam no, przyświeca. Więc ja jakbym miał wybierać w ciemno e, po okresie czasu, to bym zdecydowanie, zamówienia po prostu są bardziej sexy, tylko wykorzystajmy te elementy biznesowe, do, tego, do tej transparentności, którą gdzieś tam w zamówieniach się zbudowało, i mamy efekt murowany w biznesie, pomimo, że mają dowolność, to oni tego często nie wykorzystują z kolei. Bo nie tak. muszą po prostu, tak? Tak, i nie, nie, nie stosują. A tutaj na tym transparentności zamówiącym zależy, więc nie dużo potrzeba i mamy plan postępowań, którego biznes kompletnie nie robi. Nie, 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 bo nie ma wymogu. I tam nie ma, jak ja mówię, podstaw do tego, żeby w ogóle przeprowadzić taką, a to mamy. Mamy. Ustawowe wymagania, które jak zepniemy w całość mm -hmm. i mamy to zwane dane, to naprawdę jesteśmy w stanie ten proces poprowadzić, do tego mi w biznesie braku mało. No i zaczynaliśmy nasze rozmowę. Pamiętam, pierwsze od tego, że ja jestem ze świata zamówień, ty jesteś ze świata biznesu, i czy da się je połączyć? To o ile wtedy nie widzieliśmy tej, tej możliwości, to chyba teraz już widzimy. Jesteśmy coraz bliżej. Tak. Dziękujemy Wam za ten odcinek. A jeżeli będziecie mieli za mało, to oczywiście na grupie facebookowej Przetargowa Ustawa Nowa. Możecie tam zaleć nas pytaniami, dlaczego jeszcze nie ma tego odcinka z merytorycznymi, znaczy merytorycznego dotyczące wyboru tych trybów do, do poszczególnych tutaj trybów biznesowych. A my go wtedy będziemy mieli motywację, żeby go jak najszybciej dla Was zrobić. Dziękujemy Wam. Do zaliczenia.